Więcej atrakcji, więcej metafizyki takiej, powiedzmy, w wydaniu animowanym, bo pojawiają się nowe postacie, wróżka, czary, mary, zaczarowują, odczarowują. No nie wiem, czy mogę zdradzić, że nawet główni bohaterowie i mój bohater zmienia się w inne zwierzę. No chodź, Szrek, bo korki będą, no! Znowu bardzo dobrze przetłumaczone, z takimi polskimi trochę akcentami. Miło się bardzo pracowało. Mam poczucie, że znowu będzie dla widowni jakiś taki inteligentny żart. A, to śpiew! A, no jazda! Mnie to bawi. No, ja zawsze wykrzesam z siebie więcej sił, jak mnie coś bawi. W tym wypadku mnie tak śmieszy ta figurka, że ja to robię z zaangażowaniem w zabawę. Nie mam poczucia jakiejś artystycznej tutaj pracy, natomiast dobrego żartu. Rolnik, 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 pod rolnikiem ciągnik. Na ciągniku rolnik worek ma. W tym worku są buraki i choć chce rolnik wszaki, nie może, bo w mieście buraków skup już trwa. W moim wypadku jest to trochę wtórna praca, no bo głos Ediego Murphy i jego ekspresja nadaje temu odpowiednią temperaturę i wyznacza pewien kierunek. Także nie mogę powiedzieć, żebym to ja był w pełni kreatorem tego, co robię. No a jeżeli tam gdzieś mój zaśpiew, mój sposób mówienia się przedrze. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? Daleko jeszcze?